Myślę, że dzięki temu, że to po raz ostatni, jeśli chodzi o Księgę Nehemiasza, to dla wielu uczucie ulgi będzie, bo wreszcie skończy się Nehemiasz, skończą się te wykłady, a przecież jest tyle wspaniałych ksiąg w Biblii, w Piśmie Świętym, na które warto zwracać uwagę. Dzisiaj tak, to prawda, chcę doprowadzić do jakiegoś takiego podsumowania tego, czym jest ta księga. Zapewne doskonale zdążyliście się zorientować, że jest to pewien obraz, pewien symbol tego wszystkiego, co dzieje się w duszy człowieka i to człowieka nowonarodzonego, człowieka, który poznał społeczność z Bogiem, który pewne rzeczy zaczął praktykować, a jednak jest tak wiele rzeczy, które powinny zostać uzupełnione, zmienione i to za sprawą Ducha Świętego staje się możliwe. Dlatego Bóg, dlatego Jezus zapowiedział nam, że nie pozostawi nas w osamotnieniu, że pośle nam swojego Ducha, Ducha Świętego, który będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę, będzie przypominał to, co zostało powiedziane i będzie po prostu również inspirował nas do pewnych kroków, do podejmowania pewnych decyzji. Podobnie jak robił to właśnie Nehemiasz. Dzisiaj końcowe właściwie rozdziały będą przedmiotem jakiegoś takiego krótkiego mojego rozważania nad tą księgą i chciałbym podsumować pewnymi myślami, które wydają mi się, dla mnie były one i są w dalszym ciągu pewną cechą, która pozwala mi sprawdzać swoje życie, na ile jestem w tym właściwym punkcie, czy we właściwej kondycji mój człowiek wewnętrzny, moja dusza funkcjonuje, czy też coś należy zmienić. Ale zanim do tego przejdziemy, nie wyświetliło się jeszcze, o jest. Chciałbym, żebyśmy mogli popatrzeć przez moment na to, co, o czym była mowa poprzednim razem, a było to już dwa tygodnie temu. Szybko przejdziemy przez te urywki, czy te myśli, które w końcowej fazie poprzedniego rozważania przekazywałem. Więc powrót z niewoli, odbudowa świątyni, nowozrodzenie, to często powtarzałem, nie wzbudzało żadnej reakcji nieprzyjaciela. Albo na tyle ta reakcja była mało widoczna, że po prostu oni funkcjonowali w życiu. To potwierdza świadectwo na pewno wielu z was, wielu z nas, że tak długo, dopóki nawet narodziliśmy się na nowo, nawet przeżyliśmy, podnosząc swoje ręce, czy wychodząc do przodu, kiedy modliliśmy się, prosząc o przebaczenie, kiedy to przez wiarę zostało przyjęte przez nas, właściwie nikt specjalnie się nie sprzeciwiał temu. Dopiero z chwilą, kiedy zaczynamy porządkować swoje życie, dopiero wtedy, kiedy zaczynamy przestawiać pewien sposób patrzenia na świat, na otoczenie, kiedy zmieniamy system wartości w nas, a to jest przecież nieodzowne następstwo nowozrodzenia, wtedy zaczynają się problemy, wtedy otoczenie nas zaczyna reagować, wtedy zaczyna się to nie podobać, stajemy się odmieńcami, jesteśmy wytykani jako ci, którzy coś po prostu robią nie tak, czy niezgodnie z tym, co robili ojcowie, co robiły poprzednie pokolenia. To samo właśnie zauważam w księdze Nehemiasza, że staje się to takim oczywistym potwierdzeniem tego. Odbudowa murów zaczęła wzbudzać reakcję wrogów. Czytamy o tym już na samym początku, w drugim rozdziale 19-20.
Jaka była ta reakcja? Ta reakcja, mówiłem ostatnio, teraz przypominam tylko, miała swoją progresję. Zaczęło się od kpin i drwin. Co też tam ci mieszkańcy Jerozolimy wyprawiają? Mur budują? Z tego, co tam zostało? To przecież wszystko już jest tak niezdatne do budowania. Lis, gdy na to stanie, skoczy, to im to przewróci. Pamiętacie te teksty? To są zwroty właśnie w tej części. Próba ośmieszania. Co ty? Zacząłeś chodzić do jakiegoś innego kościoła? Co ty? Biblią się interesujesz? Taki fajny z ciebie był człowiek, kumpel, można było różne rzeczy z tobą przeżywać, a teraz zaczynasz coś innego, dajże sobie z tym spokój. To i tak, przecież jak cię znamy, to długo nie wytrzyma, to jest krótkotrwałe twoje hobby, to przeminie i tak dalej. Tak bardzo często się zaczyna w życiu człowieka, który narodził się na nowo i zaczyna stawiać kolejne kroki. Co ty, ochrzcić się chcesz dać? No daj spokój, co ty? Nie, wystarczy tylko, że już tam chodzisz. Zobaczcie, mieszkali, mieli świątynię odbudowaną, składali ofiary i tak długo, dopóki mieszkali na ruinach, w rozwalonych murach, nikt z wrogów nie reagował, nikt z otoczenia się tym nie przejmował. Mogli to robić bez żadnych przeszkód. Dopiero z chwilą. I drodzy, to wskazuje, i to chcę jeszcze raz podkreślić bardzo wyraźnie. Nieprzyjaciel nie będzie reagował na pozorowane jakieś ruchy, które są mało wartościowe, które niewielkie mają znaczenie. Nieprzyjaciel po prostu może będzie się temu przyglądał, może pomyślą, no jacyś tam, ale z chwilą, kiedy zaczyna się odbudowa murów, kiedy zaczynamy pracować nad tym, by nasza dusza mogła odzyskiwać swoje właściwe wartości i kształt, który Bóg oczekuje, by został przywrócony w nas. Różnie to Nowy Testament określa. Męska doskonałość Chrystusowa, wymiary Chrystusowe. Po prostu chodzi o to, że ta forma dojrzałości, kiedy zaczyna się jak gdyby progresywnie pojawiać, wtedy to niepokoi wroga. Wtedy zaczynają się ataki. Wtedy przychodzą różnego rodzaju właśnie reakcje. Najpierw była kpina, drwina. Potem okazywanie oburzenia, gniewu. Następnie demonstracja siły. Pamiętacie, spotkali się razem i jeszcze zapowiedzieli, że zwoją innych i pójdźmy tam i zróbmy porządek z tą Jerozolimą, bo to przecież tak być nie może. Bardzo, bardzo to było niepokojące. I teraz taki człowiek, który gdyby nie Nehemiasz, gdyby nie Duch Święty w naszym życiu, wielu ludzi przestraszy się. No wszyscy przeciwko mnie, moja najbliższa rodzina, moi koledzy, wszyscy przeciwko mnie, nie, to chyba coś sam nie dam rady. I niektórzy rezygnują z tego. Ale, drodzy, jest zwycięstwo w naszym życiu, kiedy chcemy realizować Boże Słowo, Jego, Boży zamysł w nas, aby mógł być kształtowany ta właściwa postawa. Były próby dywersji i dezinformacji. Wszyscy pracowali, nawet nie wyobrażam sobie, jak to wszystko mogło wyglądać, że w jednej ręce miecz, w drugiej ręce budowali mur. W każdym razie wskazuje mi to na pełną taką czujność, gotowość, pełne zaangażowanie w odbudowę murów. A dezinformacja zaczęła krążyć. Oj, tragarze tracą siły, już nie dadzą rady nosić tych gruzów na budowę murów. Takie zniechęcenie, taką właśnie sianie takiej niepewności bardzo zniechęca tych, którzy są zaangażowani w ten proces. Celem wroga było za wszelką cenę przerwać proces odbudowy murów. Ale pojawiło się też coś jeszcze więcej. Mianowicie od wewnątrz zaczęły się pojawiać niepokoje.
od wewnątrz tych, którzy budowali, czy którzy wspierali tą budowę, zaczęło się szemranie. No, co my z tego mamy? Wszystko zostawiliśmy, zastawiliśmy nasze winnice, zostawiliśmy nasze pola, musimy płacić podatki, teraz cały czas angażujemy się tutaj w pracę. Nasi synowie i nasze córki będziemy musieć oddawać do niewoli, żeby w jakiś sposób funkcjonować. Zaczyna się wewnętrzna rozterka. I to jest w dalszym ciągu obraz tego, że rzeczywiście w życiu niektórych chrześcijan dochodzi do takich sytuacji, czy podjąłem właściwy krok, czy to było dobre posunięcie z mojej strony, że poszedłem za głosem. A może to była tylko chwilowa emocja, może jakaś tylko coś chwilowego, co spowodowało impuls, który może nie do końca jest właściwy. To jest po prostu udziałem tych ludzi. I myślę, że kiedy patrząc na tą księgę i patrząc na te symbole czy obrazy tego, co tu się dzieje, możemy odzwierciedlić swoje przeżycia, czy ktoś może odzwierciedlić swoje przeżycia, będąc na takim etapie i nabrać dodatkowo otuchy, że słuchaj, to w dalszym ciągu jest właściwy kierunek, właściwa droga, warto iść dalej. Zobacz, nawet w Starym Testamencie księga jest poświęcona temu, co może przeżywać człowiek, który posłucha Ewangelii i w XXI wieku naszych czasów nowożytnych i to już wtedy było znane i bardzo tak obrazowo przedstawione. Przejdźmy dalej jeszcze. Odbudowa murów jest też obrazem duchowej walki. Podkreślałem nieraz, że miejscem duchowej walki najczęściej i w najwięcej przypadkach to jest nasza dusza. To tam ścierają się różnego rodzaju poglądy, to tam ścierają się różne dążenia. Znamy przecież tekst, który też cytowałem, że duch pożąda przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi, no a spotykają się gdzie? No w naszej duszy, nasze emocje, nasze decyzje stanowią tutaj to podłoże, gdzie ta walka jest staczana. Drodzy, jeżeli tam zostanie osiągnięte zwycięstwo, to jesteśmy zwycięzcami. Z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego możemy to zwycięstwo właśnie odnosić, duchowe zwycięstwo. Zbyt często przypisujemy tylko i wyłącznie, chociaż nie chciałbym powiedzieć, że to nie jest obraz zwycięstwa duchowej walce, wtedy, kiedy modląc się o jakąś sprawę, ta sprawa jest wysłuchiwana. To też jest swego rodzaju zwycięstwo duchowe, ale ono ma troszeczkę inny charakter. Wytrwałość w modlitwie, wytrwałość w wierze, oczekiwanie na Boga w cierpliwości. To są te wartości, które sprawiają, że ta duchowa walka może być zwycięska, ale w dalszym ciągu to odbywa się najczęściej w naszej duszy. Jak wróg zaczął podchodzić do tego, żeby atakować czy rozpocząć tą walkę z mieszkańcami Jerozolimy? Mianowicie pojawiały się zwodnicze podszepty czy propozycje. Nehemiaszu, wyjdź z Jerozolimy i przyjdź tu na to miejsce, porozmawiajmy, ustalmy pewne rzeczy. Wrogowie zaproponowali taką rozmowę. Oczywiście Nehemiasz nie poszedł, nie rozmawiał, nie uczestniczył w czymś takim. List dzisiaj cytowany Jakuba również podaje nam wskazówkę, jak postępować z nieprzyjacielem. Dać mu odpór. Dajcie diabłu odpór, a ucieknie od was. Z tym, że wcześniej, o czym często zapominamy, jest to poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu, dajcie odpór diabłu, a diabeł ucieknie.
I tutaj w wielu kolejnych takich krokach widać bardzo wyraźnie, że te sugestie mocy ciemności nieprzyjacielskie próbowały w jakiś sposób zdominować, przejąć kontrolę nad odbudową murów w Jerozolimie. A więc zwodnicze podszepty, rozgłaszanie plotek podważających autorytet na przykład Nehemiasza, że to on, jego egoistyczna postawa, że on sobie szykuje, żeby być tutaj królem, że już proroków sobie przygotował, którzy będą go obwoływać, że jest to rebelia w stosunku do władcy, który pozostał w Babilonii. Także takie pogłoski się zaczęły pojawiać. Oczywiście źródłem tych pogłosek byli wrogowie mieszkańców Jerozolimy. Dalej pojawiły się nawet pseudoproroctwa. Pan mi powiedział, Nehemiaszu, skryj się w świątyni, w domu Bożym, bo przyjdą cię zabić. Pan mi powiedział. Dzisiaj wielu ludzi, chrześcijan, ponosi konsekwencje czegoś takiego, że zbyt łatwo i zbyt szybko przyjmują proroctwa, pseudoproroctwa za dobrą monetę i kupują całą treść. Kiedy rozważam inną księgę, a to też bardzo lubię, z Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, wtedy już w pierwszym rozdziale ta księga uczy nas, abyśmy zwracali najpierw uwagę, kto mówi, a potem dopiero co. Bo to ta odwrotna kolejność naprawdę może ludzi zwieść. Wiesz, jeżeli gdzieś sprzątaczka w zakładzie pracy, którym jesteś, usłyszała przypadkiem przez otwarte drzwi, że masz przygotowany awans czy podwyżkę, i ty, przechodząc po korytarzu, po dopiero wytartej podłodze, przepraszasz, że musisz przejść, a ona mówi, a niech się pan nie przejmuje, i tak pan dostanie dzisiaj awans czy podwyżkę. Jak zareagujesz na coś takiego? Ale gdy za chwileczkę sekretarka dyrektora zadzwoni i poprosi cię do gabinetu dyrektora i dyrektor ci powie, że dostajesz podwyżkę czy awans, przecież te same słowa, a jednak mają inną wartość. A inaczej się do nich odnosimy, inaczej będziemy na nie reagować. A więc ważne jest najpierw, kto mówi, a potem co. I list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, na tym właśnie bazuje. Zwróćcie uwagę na to, że Bóg od samego początku mówił do ojców naszych przez proroków, prawda? Ale ostatnio do nas mówi przez Syna. A więc jest pokazana ta gradacja, kto mówi. Na razie nie wiemy, co Bóg mówił przez proroków do naszych ojców. Nie, autor nie podkreśla tego, co mówi Syn, ale podkreśla, kto mówi. A drugi rozdział się rozpoczyna od słów, jakże ujdziemy cało, jeśli tamci, gdy mówili, zostało zlekceważone ich słowo, nie uszli cało, to jakże my się ostoimy. Ale chwileczkę, my jeszcze nie wiemy, co ten Syn mówi, ale już jest podkreślona ranga tego, kto mówi. W związku z tym, jeśli chodzi o proroctwa, to taka właśnie moja dygresja tutaj w tym momencie, abyśmy zwracali uwagę na to, kto do nas mówi. Pan mi powiedział, żebyś zrobił to czy tamto, albo żebyś tak czy inaczej się zachował. Kto to jest? Jaka jest jego umocowanie, jakie ma autorytet czy prawo do tego, aby zabierać głos i to w imieniu Boga, czy to do Kościoła, czy do pojedynczych osób. A więc na to musimy zwracać uwagę, bo tu w przypadku Nehemiasza było właśnie podobno, bardzo podobnie. To proroctwo miało być super gwarancją na przetrwanie, a prawdopodobnie okazałoby się miejscem katastrofy. Dalej donosicielstwo, gloryfikacja dzieł wroga. No to o tym też mówiłem nieco poprzednim razem. I teraz pierwsze z rezultatów odbudowy murów. Po pierwsze, wrogów i okoliczne narody, kiedy mur został odbudowany,
A to w księdze Nehemiasza, 6 rozdział, 15, 16 werset. Mur wreszcie został ukończony. Bramy jeszcze nie zostały wstawione, ale mur został ukończony. I wtedy, kiedy to zostało dokonane, kiedy mur Jerozolimy został ukończony, naraz na wrogów i okoliczne narody pada strach. Zaczynają się bać. Jest ku temu powód. Dalej, wyniosłość i zuchwałość otoczenia, a to jest zobrazowane okolicznymi narodami, które się przechwalały, które po prostu kpiły z tego, co dzieje się w Jerozolimie, co mieszkańcy Jerozolimy robią, naraz zostali upokorzeni. Naraz zobaczyli, że byli w takim wielkim błędzie. To właśnie z tych wersetów 15, 16, 6 rozdziale wyraźnie wynika. I trzecia rzecz, która stała się takim poważnym przyczynkiem czy informacją, wydaje mi się najważniejsza. Gdy mur został zbudowany, nikt nie miał wątpliwości, że było to dzieło Boże i wszelka chwała należy się dla Boga. To nie jest wysiłek tylko i wyłącznie człowieka i człowiek swoją silną wolą był w stanie zapanować nad tym, ten wyłom załatać, tamten wyłom załatać, tutaj jakąś cechę niewłaściwą swojego temperamentu czy charakteru troszeczkę skorygować i tak dalej. Oczywiście, że jest potrzebny udział każdego z nas we współpracy z Duchem Świętym, ale jest to dzieło Boże. To On wyzwala, to On wyprowadza z różnego rodzaju sytuacji, okoliczności i w ten sposób tam też mieli wszyscy świadomość, że było to Boże dzieło. Dlatego, że zobaczyli w tym Boże dzieło, Bożą rękę, dlatego na wrogów wpadł okolicznych strach. Dlatego, że zobaczyli, że Bóg, który jest wśród mieszkańców Jerozolimy, jest Bogiem żywym, jest Bogiem skutecznym, jest Bogiem, który troszczy się o swój naród. Zobaczyli to bardzo wyraźnie. Narody po prostu zostały w ten sposób upokorzone, przestały się wynosić. A mieszkańcy Jerozolimy mogli zacząć oddawać cześć i chwałę Bogu. To było, powiedzmy, zakończenie jak gdyby murów, odbudowy murów. Dzisiaj chciałbym zobaczyć, co dalej, co się dzieje teraz z tą duszą, z Jerozolimą po odbudowie murów, aby zobaczyć efekty tego już nie w okolicznych narodach, czy co się dzieje u wrogów, ale z powrotem wracam do naszej duszy, do naszego wnętrza, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Mianowicie potrzebna jest przemiana duszy, o której mówi również apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, gdzie mówi tak: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Drodzy, tutaj jest... to jest akurat miejsce, z którego można słyszeć bardzo wiele kazań, bo jest ono bardzo bogate w przekaz, ale na kilka rzeczy chcę zwrócić uwagę. Mianowicie potrzebna jest chrześcijaninowi, dziecku Bożemu, przemiana umysłu. Bo sposób, jaki nauczyliśmy się, w jakim zostaliśmy wychowani, te systemy wartości niby chrześcijańskie, nawet w domach tak zwanych rodziców wierzących, nie zawsze wszystko jest w takim porządku, że Bóg chciałby to zaakceptować w twoim czy w moim życiu. Potrzebujemy przemiany umysłu.
ta przemiana umysłu jest nieodzowna do tego, abyśmy umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą. Nie wiem, czy tutaj pastor dostaje często pytanie, pastorze, chciałbym poznać wolę Bożą. Ja od czasu do czasu przyznaję, że przychodzą do mnie ludzie i mówią, pastorze, pomóż mi odkryć, co jest wolą Bożą w stosunku do mnie. No więc ja mam swoje parę szablonów, które są bardzo skuteczne i uniwersalne, bo na pewno jest wolą Bożą, aby ktoś trwał w bliskiej relacji z Bogiem, aby trwał w Bożym Słowie i tak dalej, i tak dalej. Więc tamtą swoje odpowiedzi udzielam. Ale przemiana umysłu, która pozwala człowiekowi, nawet wierzącemu, zauważyć, że wartość czasu, na przykład spędzonego na rozważanie Bożego Słowa, a poświęconego tylko i wyłącznie w maksymalnym wymiarze na pracę, aby jak najwięcej zdobyć, no dziś potrzebne są środki na wszystko. Tutaj są pewne dylematy, przemiana umysłu, żeby znaleźć tą właściwą proporcję, właściwą granicę, bo pracować trzeba, utrzymywać się z czegoś musimy. No ja już jestem też szczęśliwym, tak troszeczkę emerytem. Znaczy szczęśliwym emerytem. Nieszczęśliwym z tego, co mi płacą. Ale to jest inna dygresja. W każdym razie każdy z nas powinien pracować po to, żeby no, utrzymywać się. Ale nie kosztem pewnej przekroczenia granicy, żeby zaniedbywać tą duchową stronę naszego życia. Ta przemiana umysłu jest tutaj nieodzowna i konieczna. Dalej, to pozwala również nam, kiedy te mury zostają odbudowane, kiedy to wszystko jest już jak gdyby zamknięte, pozwala nam odnajdywać naszą tożsamość dziecka Bożego. Kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Jakie to ma znaczenie? Apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bo Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Starsze tłumaczenie, warszawska Biblia mówi powściągliwości. To jest istotne, abyśmy znali swoją tożsamość i abyśmy nie uznawali zbyt szybko, że to, co zostało w nas zainwestowane gdzieś tam na początku, że skoro się dotychczas jeszcze nie zaczęło realizować, że możemy sobie o tym zapomnieć czy odłożyć na bok. Tymoteuszu, rozpal na nowo dar łaski swojej, łaski Bożej, który jest w tobie. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, mając świadomość naszej własnej tożsamości, mając poczucie również własnej godności jako dziecka Bożego. Dalej poczucie bezpieczeństwa. Te odbudowane mury nadają temu szczególny wydźwięk. Ważna jest kolejna rzecz. Uporządkowanie zasad postępowania. Często nasze życie, kiedy wychodzimy z tego świata, rodzimy się na nowo, jest dalej prowadzone w taki sam chaotyczny sposób, jak było wcześniej. Wszystko w danej chwili jest najważniejsze. Nie ma poustawianych jakichś priorytetów czy jakichś zasad. Powinny być one, przynajmniej w tym minimalnym zakresie, jakoś kształtowane. Spotkałem chrześcijan, którzy bardzo skrupulatnie planują swoje kolejne dni, tygodnia, co kiedy będą robić, zapisują skrupulatnie, a potem do tych notatek zaglądają i
skwapliwie realizują punkt po punkcie. Oni nie zapominają o czymś tam, że w czwartki są nabożeństwa, że gdzieś tam jest jakieś spotkanie modlitewne albo że trzeba wziąć udział w grupie domowej, bo to wszystko mają uporządkowane, opisane. Nie sądzę, że aż powiedzmy tak dalece trzeba iść i te notatki robić i mieć swoje tam te kalendarze tak wypełnione. Chociaż nic złego w tym szczególnego nie widzę. Ale popatrzmy, co robi Nehemiasz w tym momencie. Gdy mur był już odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali oddźwierni, śpiewacy i lewici. Dalej w trzecim wierszu poleciłem im: bramy Jerozolimy otwierajcie dopiero, gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie je i ryglujcie, póki stoją straże. Formujcie też warty z mieszkańców przed własnymi, z mieszkańców Jerozolimy. Jedne niech stoją na posterunkach, drugie przed własnymi domami. A więc jest pewne zalecenie Nehemiasza co do tego, żeby uporządkować teraz sprawy. I nie tylko wstawić wrota, ale zostali wyznaczeni oddźwierni. Zostali wyznaczeni śpiewacy i lewici. Dał instrukcję, jak korzystać z tych bram. Kiedy mają być otwierane, kiedy mają być zamykane i kiedy warty mają być postawione. A więc uporządkowanie tych zasad, wyznaczanie służb, obowiązków. Coś jest naszym obowiązkiem, zobowiązaniem, bo do czegoś się zobowiązaliśmy, a czasami wyskakuje sytuacja taka, że naraz wydaje się, że jest coś ważnego, koniecznego i zaniedbujemy wypełnienie takiego obowiązku. Wtedy czasami się okazuje, że to niewielka sprawa, ale w wielu przypadkach może to być bardzo kłopotliwe i nieprzyjemne w odbiorze przez innych, którzy na coś liczyli z naszej strony. Dalej ustalony został sposób funkcjonowania tych służb. Następną rzeczą, która dzieje się po uporządkowaniu, po odbudowie murów, po wstawieniu tych bram, że ludzie, mieszkańcy Jerozolimy zaczęli przynosić dary na tak zwane dzieło Boże. Tak to jest tam podawane w księdze Nehemiasza. Tu mnie to zastanawia. Przedtem płakali, byli zaniepokojeni, wręcz trochę buntu okazywali, że nie stać ich na wiele, że nic nie potrafią, że nie mają z czego żyć. A teraz, kiedy mury zostały odbudowane, kiedy przez wrota można przechodzić w jedną i w drugą stronę, ale w określony sposób, to teraz okazuje się, że również zaczęli przynosić dary na dzieło Boże. I popatrzmy, jakie były to dary. Część naczelników rodów złożyła dar na dzieło Boże. Część. Namiestnik przekazał do skarbca 1000 darjerek w złocie. Nie pamiętam, jak jest w Biblii Warszawskiej to użyte. W każdym razie 50 czas, 30 szat kapłańskich i 500 min srebra. Inni naczelnicy rodów przekazali do skarbca na dzieło Boże 20 tysięcy darierek w złocie i 2200 min srebra. I tu zobaczcie, dar reszty ludu wyniósł 20 darierek w złocie, 2000 min srebra oraz 67 szat kapłańskich. To wszystko wśród nich było. Oni to wszystko posiadali. Teraz, kiedy jest coraz bardziej uporządkowana dusza, kiedy jest ogarnięta i zaczyna być w niej jakieś systematyczne funkcjonowanie, naraz okazuje się, że znajdują się również możliwości, by składać dary na dzieło Boże.
Zobaczmy teraz na kolejny aspekt. Postawa wobec Bożego Słowa. Tutaj jest większy fragment Bożego Słowa z 8 rozdziału od 1 do 10 wiersza. Ja niektóre z tych tekstów, z tych wersetów przeczytam. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. Uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. W tym momencie chwila dygresji. Zgromadzili się przed bramą wodną. Niektórzy być może z was pamiętają, że do tej bramy wodnej Nehemiasz na samym początku nie był w stanie dojechać na zwierzęciu. Tyle było rumowiska, tyle było zwałów, różnego rodzaju gruzu, nieczystości, że musiał zejść ze zwierzęcia i tam na tym diagramie takimi kropeczkami zaznaczyłem, że przeszedł ten odcinek na piechotę i zawrócił. Dzisiaj jest plac tam przed tą bramą wodną, na którym zgromadził się cały lud. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a nie było ich wcale tak mało, bo to około 40 paru tysięcy wtedy już mieszkało w Jerozolimie. Więc ten plac był całkiem obszerny, uporządkowany, więc można było się tam zgromadzić. Wtedy mówiłem, że brama wodna jest tutaj symbolem Bożego Słowa, że obrazuje możliwość ingerencji Bożego Słowa, oddziaływania Bożego Słowa na naszą duszę. I oto oni tam właśnie się gromadzą na tym placu i proszą Ezdrasza, aby przyniósł Księgę Zakonu, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia 7 miesiąca. Tutaj jest kolejna rzecz, o której chcę mówić. Uporządkowana dusza z otoczonymi murami, z obwarowanymi wrotami, zdolna jest przyswajać Słowo Boże, nie tylko słuchając, ale słuchać ze zrozumieniem. Kilka miesięcy temu, zapytany zostałem, czym się różni chrześcijaństwo ewangeliczne od tradycyjnego. I to było takie dla mnie zaskoczenie. Nie miałem czasu na tym się zastanawiać, dlatego że było to przed kamerą. I wtedy tak z marszu odpowiedziałem, że wszyscy my wierzymy jako chrześcijanie w Boga. To jest nasza część wspólna. Nie lubię mówić o różnicach za bardzo, ale to jest nasza część wspólna, że wierzymy w Boga. A chrześcijaństwo ewangeliczne różni się od pozostałych tradycyjnych tym, że oprócz tego, że wierzymy w Boga, wierzymy również Bogu. Ale żeby komuś wierzyć, to trzeba go poznać. No bo jak można powiedzieć, że ktoś jest wiarygodny, jeśli go nie znasz? Jeśli go znasz, to możesz powiedzieć, ta osoba jest wystarczająco wiarygodna. A więc ta różnica wynika z tego, że trzeba poznać tę osobę. Boga możemy poznać przez Jego Słowo. Tam się objawia, tam jest On uwidoczniony, tam odkrywa swoje oblicze przed człowiekiem i dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy my na Bożym Słowie koncentrowali swoją uwagę, poznając Boga. Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony i tak dalej różni przywódcy rodów. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu i zaczął czytać. A cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, cały lud podniósł swoje serca, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi.
I czytali, ósmy wiersz czytam, i czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak, że zrozumiano to, co było czytane. Cały ten rozdział i następne rozdziały właśnie mówią o tym, co zaczęło się dziać. Po pierwsze, zastanawiającym jest to, że zgromadzili się przy bramie wodnej, o tym mówiłem, słuchali Bożego Słowa ze zrozumieniem, ale słuchali również, będąc poruszeni wewnętrznie. W pewnych momentach czytamy, że cały ten zgromadzony lud zaczął płakać, drzewnie płakać. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej, gdy składali ofiary w świątyni i czytane były fragmenty zakonu, czy kiedykolwiek poruszało ich to aż tak do głębi, że płakali. To jest coś niezwykłego, że co się tam wydarzyło. Zostali poruszeni. Słuchanie połączyli również z wypełnianiem Bożego Słowa. Naraz odkryto, naraz odczytano, że Bóg nakazał, aby właśnie w tym czasie wyjść ze swoich domów, nazbierać chrustu, jakichś gałęzi, pobudować szałasy i w ten sposób przez 7 dni świętować święto Sukot, święto szałasów czy namiotów. Przed nimi 1000 lat nikt tego nie obchodził. Nikt nie zwracał na to uwagę, że tego nie było. Po raz ostatni, to właśnie jest zapisane też tutaj w Księdze Nehemiasza, po raz ostatni obchodzili Żydzi w czasach Jozuego to święto. Są takie teksty Bożego Słowa, które są dla nas tak bardzo znane, że wydaje nam się, że już nic w nich nie jest zawarte cennego, aby zastosować w naszym życiu. Nic bardziej mylnego. Te najbardziej znane teksty zazwyczaj zawierają jeszcze mnóstwo rzeczy, które są nieodkryte dla nas i które w pewnym momencie, w danych okolicznościach naszego życia, naraz za sprawą Ducha Świętego mogą być przed nami otwarte i ze zrozumieniem możemy zobaczyć, że coś powinniśmy uzupełnić w naszym postępowaniu jako chrześcijanie, albo coś należy skorygować. Oddzielili się od obcej ludności. Tam było bardzo wyraźne, aby się nie łączyli z jakieś koligacje rodzinne z innymi plemionami, aby wśród nich nie zamieszkiwali szczególnie te narody, które przeszkadzały im w przejściu do ziemi obiecanej w czasach, kiedy Mojżesz prowadził po pustyni. A więc ten nakaz jest w jakiś sposób znany i oni to zaczęli właśnie wprowadzać w życie. Ale podobna rzecz znajduje się w Nowym Testamencie, nie tylko tutaj w liście do Koryntian drugim, Koryntian 6 rozdziale, gdzie czytamy, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. A więc jest potrzebne takie pewne oddzielenie. Czy chodzi o to, że doprowadzając do takiego oddzielenia w jakiś szczególny sposób negujemy istnienie innych ludzi? Myślę, że nie, ale społeczność, którą nawiązujemy jako chrześcijanie od nowa często, sprawia, że stare nasze spotkania z różnymi przyjaciółmi, kolegami wygasają, zostają one gdzieś tam ku obopólnemu zadowoleniu w końcu. Tamci się nie krępują, że przychodzi taka czarna owca, która im przeszkadza. A też nas to nie trapi, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie... I dlatego w kościele, w zborze, często w niektórych miejscach grupy domowe czy jakieś inne spotkania
dają tą szansę, żeby spotykać się i być ze sobą razem, bo w tej społeczności każdy chrześcijanin potrzebuje. To jest nie jedyne miejsce mówiące w Nowym Testamencie o potrzebie takiego oddzielenia. Z tym, że tutaj jeśli chodzi o to oddzielenie, chciałbym również jeszcze dodać, że to oddzielenie łączy się ze świętością, z uświęceniem. Ja myślę, że my często uświęcenie też interpretujemy zbyt płytko, uważając, że uświęcenie polega na nierobieniu wielu rzeczy w mniemaniu mało wartościowych czy bezwartościowych, czy robieniu z kolei bardzo wartościowych rzeczy. No może poniekąd uświęcenie to cechuje, ale uświęcenie przede wszystkim jest oddzielaniem się dla sprawy Boga. Święty oznacza oddzielony. Święty znaczy tylko i wyłącznie przeznaczony dla określonego celu, oddzielonego. Tak jak naczynia, Paweł tłumaczy do Tymoteuszowi o oddzieleniu, o naczyniach do zaszczytnych celów i do pospolitych. Oddzielenie jest bezpośrednim znaczeniem słowa święty. Oddzielony, przeznaczony dla. Dlatego to oddzielenie tutaj jest również takim obrazem naszego uświęcenia. Dalej, pod wpływem tych przemian, które przeżywają, podejmowali zobowiązania, że będą zachowywać czystość, że nie będą robić zakupów w sabat, bo wtedy sabat, a my, nam władze pomagają teraz. W marcu ile będzie? Dwie niedziele czy jedna tylko? Nieważne. W każdym razie oni podjęli decyzję, że nie będą robić zakupów właśnie w niedzielę, mówiąc po naszemu. No tam chodziło również o to, że jak gdyby przyszli jacyś poganie, którzy będą chcieli sprzedawać, to nie będą od nich kupować w sabat, bo to po prostu jest ich postanowienie, zobowiązanie przed Panem. Wszystko pod wpływem czytanego Bożego Słowa. I na koniec chcę zwrócić uwagę, że pomimo tej całej przemiany duchowej, mającej miejsce w duszy, o której czytamy, czy możemy zobaczyć, uświadamiając sobie, patrząc na księgę Nehemiasza, w dalszym ciągu pozostaje jeszcze coś do uporządkowania. Pozostają pewne zakamarki naszej duszy. To nie jest tak, że tam się kryją demony, ale to są pewne pozostałości rzeczy nieczystych, niedobrych, z którymi mogliśmy mieć gdzieś tam kontakt. I oto tutaj w wyniku tego całego procesu oczyszczania trafiono na zakamarek taki świątynny czy komnatę, o czym czytamy tutaj w księdze Nehemiasza w 13 rozdziale. Wcześniej jednak kapłan Eliaszib, odpowiedzialny za komnaty domu naszego Boga, jednocześnie spokrewniony z Tobiaszem, urządził mu przestronną komnatę, tam gdzie wcześniej przechowywano rzeczy służące ofiarom z pokarmów, kadzidło i inne sprzęty. Składano tam dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy oraz plony ofiarowane kapłanom. 8 wiersz. Bardzo mnie to oburzyło, Nehemiasza. Także kazałem usunąć z komnaty wszystkie sprzęty domowe Tobiasza. Kazałem też oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego. To, co miało służyć ofiarom z pokarmów, a także kadzidło. Ktoś powie, no takie rzeczy to już raczej nie powinny mieć miejsca w naszym życiu ludzi wierzących. No, wieloletni wierzący może już przyzwyczaili się i wiele rzeczy zostało usuniętych z ich zwyczajów czy nawyków, które mieli. Ale ja obserwuję z rozmów z ludźmi, że szczególnie wśród tych, którzy czas krótszy są na tej drodze, że wiele różnego rodzaju zabobonów czy jakichś takich powiedzonek pospolitych
no, pozostaje w ich sercach w dalszym ciągu. Niektórzy boją się trzynastki, inni jeszcze piątku trzynastego, czarnego kota, w który przebiega, czy jakieś inne rzeczy. Ja wiem, że starsi wierzący patrzycie może, że to coś śmiesznego, że to nie może mieć miejsca. Ale ci ludzie, którzy zostali tak wychowani, nigdy nikt na kazaniach o takich rzeczach nie mówi. A to są takie te zakamarki, które... To nie są demony, które w nich mieszkają, ale przychodzi coś takiego i już. Przechodzi kominiarz, łapie się za guzik. No, żeby mieć szczęście. Odruch, no bo od dziecka to było robione. Ja powtarzam takie może starsze rzeczy, a teraz nowych jest również mnóstwo, które się pojawiają. Te zakamarki Duch Święty pragnie wszystkie powyczyszczać i przywrócić im ich właściwe funkcjonowanie. I kończąc, drogie siostry, drodzy bracia, chcę powiedzieć tak. Patrząc na tą księgę Nehemiasza, szczególnie na jej końcówkę, gdzie pokazany jest obraz człowieka, którego dusza jest odbudowana, zaczyna normalnie po Bożemu funkcjonować, widzimy, jakie rezultaty, czy jakie pragnienia, czy jakie priorytety się wysuwają. A więc przede wszystkim jest tam miejsce na pewne uporządkowanie priorytetów, ustawienie pewnych celów. Jest też miejsce dla Bożego Słowa, które jest rozważane ze zrozumieniem. I nie tylko jest rozważane, ale jest również wykonywane, wypełniane. Dlatego, że przeżywali wielką radość i błogosławieństwo, kiedy tym czym prędzej pobiegli z Jerozolimy na bliskie wzgórza, naznosili tego chrustu, nabudowali tych szałasów i świętowali według tego, jak zostało to nakazane w Starym Testamencie. Przeżywali z tego tytułu wielką radość. W Nowym Testamencie przecież dokładnie to samo jest prawie w każdej Ewangelii podkreślone w słowach Jezusa, kiedy On mówił, że błogosławieni nie tylko ci, którzy słuchają Bożego Słowa, ale je wykonują. Więc wykonywanie Bożego Słowa jest bardzo istotnym elementem, który jest połączony ze słuchaniem Bożego Słowa. Słuchanie samo nie wystarcza. Te wszystkie rzeczy pokazują, są takim probierzem dla każdego z nas. Możemy określić je, Panie, czy jestem w tym właściwym nurcie, czy moje życie jest w jakiś sposób uporządkowane, kontynuowane, prowadzone, czy są pewne priorytety, których się trzymam, pewne zasady, czy rzeczy, na które Duch Święty czasami wskazuje, że należałoby usunąć, są usuwane z naszego życia. Wszystko to dzieje się dopiero wtedy, kiedy nasza dusza zaczyna mieć się dobrze. Kiedy to wszystko, co było zrujnowane, zostało odbudowane i gdzie Duch Święty może przejmować pełną kontrolę, wskazując nam na kolejne wyzwania, na kolejne cele, do których nas chce doprowadzić. Ja dziękuję za waszą uwagę, życzę Bożego błogosławieństwa. Myślę, że przynajmniej w jakiś taki drobny sposób przyczyniłem się do tego, że ta księga być może dla niektórych z was jakaś taka bardzo mniej znana, stała się nieco bliższą. Niech Bóg pobłogosławi w życiu każdego z was rozważanie tego i innych tekstów Bożego Słowa. A ja za waszą uwagę dziękuję.